Dzień dobry, kochani. A w sumie to powinnam powiedzieć dobry wieczór, bo jest już godzina 19, a my niestety utknęliśmy w Neapolu. Powinnam teraz robić sobie długą kąpiel, zaparzyć herbatkę i bawić się z moimi kociakami, których nie widziałam już ponad 10 dni. A niestety jesteśmy, tak jak widać, w naszym mieszkanku w Neapolu i dopiero jutro ruszymy z powrotem do domu. Otóż, słuchajcie, dzisiejszy dzień to był dzień totalnie z przygodami. Dzień, którego absolutnie się nie spodziewaliśmy. Już od 5 byliśmy na nogach. Godzina 7 na lotnisku i o godzinie przed 10, 9:30 mieliśmy mieć samolot do Neapolu. Kupiliśmy bilety Wizzera, ponieważ mieliśmy bezpośredni lot i z przylotem nie było żadnego problemu. Nie spodziewaliśmy się, że będą też problemy z wylotem, a już wielokrotnie lataliśmy Wizzerem, więc widzieliśmy co i jak. No i słuchajcie, jak już zdawaliśmy bagaże, to przy bramkach powiedzieli nam, że lot jest opóźniony o 2 godziny, ale nie podali przyczyny. Tak się jednak złożyło, że w drogę powrotną, a w sumie to z Warszawy do Neapolu leciał nasz znajomy, który też czekał na samolot. No i Max się z nim skontaktował i zapytał się, co się dzieje. Dlaczego samolot nie przyleciał i jest opóźniony o 2 godziny. Słuchajcie, co się okazało? Prawy silnik podobno był niesprawny i musieli poczekać, aż go naprawią. Taka była pierwsza wersja. No i oczywiście samolot, który miał przylecieć, miał nas zabrać. Więc stwierdziliśmy, no dobra, 2 godziny jesteśmy w stanie poczekać, nie będzie żadnego problemu. No ale 2 godziny to jest dosyć mocne opóźnienie. Po czym mijają niecałe, mija około 1,5 godziny. Okazuje się, że znowu mamy opóźnienie. I to opóźnienie zostaje przeciągnięte na kolejne 2 godziny. Czyli w sumie powiedzmy, mieliśmy wylecieć około 10, a mniej więcej około 14 mieliśmy mieć następny wylot. No oczywiście Max skontaktował się ze znajomym. Co się okazało? Silnik cały czas był naprawiany, ale uwaga, uwaga! Ten silnik był naprawiany już od 4 dni. Wyobrażacie to sobie? Samolot stał na lotnisku. Samolot, który miał wylecieć do nas, od 4 dni był naprawiany. Nikt nas nie poinformował o tym, że mogą być jakieś problemy. W aplikacji na telefonie nie pojawiły się żadne problemy. Nie dostaliśmy żadnych maili. Wszyscy, zarówno w Warszawie, jak i tutaj w Neapolu, udali się na swój lot z myślą o tym, że jednak wrócimy do domów albo wylecimy na wakacje. A Wizzair po prostu odwalił taki numer, że nikogo nie poinformował. I co więcej, cały czas ściemniał, że samolot wyleci, że to jest kwestia czasu, że samolot wyleci. Na lotnisku w Warszawie podobno wyszła jakaś ogromna afera, aż przyjechała policja. Podobno tam ludzie się pobili, bo nie dość, że dowiedzieli się o całej tej ściemie i o tym, że samolot stoi od 4 dni, jest nienaprawiony, nie został podstawiony żaden inny samolot przez Wizzair. Nikt nas o niczym nie poinformował. To jeszcze okazało się, że do 12 godzin mamy na tym lotnisku siedzieć i jeżeli przed tym czasem sami wyjdziemy z lotniska, to wracamy na własną rękę do domu. A jeżeli zostaniemy poinformowani o tym, że lot jest jednak odwołany, no to wtedy linie lotnicze będą mogły w stanie się nami zająć. Wyobraźcie sobie, że my w tym Neapolu siedzieliśmy na tym lotnisku i siedzieliśmy, i co chwila było tylko przedłużane, przedłużane do godziny 15:30, w końcu do godziny 16, aż patrzymy, samolot odwołany. Nerwy ludziom totalnie puściły. Nie mogliśmy znaleźć nikogo z Wizera, nikogo z obsługi. W ogóle ludzie się nagle zawinęli na tym lotnisku. Nikt do nas nie przyszedł. Nagle dostajemy informację, że mamy zabierać bagaże.
Oczywiście wszyscy stwierdzili, że się nie ruszymy, dopóki nikt do nas nie przyjdzie i nie zajmie się całą tą sytuacją, nie poinformuje, co dalej. Na szczęście Massimo znowu skontaktował się z tym znajomym, który był w Warszawie, i on powiedział, że u nich też odwołany został lot, ale zostali poinformowani, że mają odebrać bagaże, przenieść się na stanowisko, gdzie znajdował się Wizz Air, i tam dostaną instrukcje, co i jak. No więc my zrobiliśmy to samo. Po prostu zgarnęliśmy ludzi, powiedzieliśmy im, że mamy jednak iść po te bagaże, zabrać je. Dostaliśmy informacje, przy którym stanowisku udzielą nam jakichkolwiek danych, czegokolwiek. No i zobaczymy, co będzie dalej. No i tak się stało, że przyszliśmy na stanowisko, zabraliśmy bagaże, przyszliśmy na stanowisko. Czekał na nas pan, który poinformował nas o tym, że dostaniemy hotel, nocleg, tak, wyżywienie, no i że mamy się zgłosić do kasy biletowej i tam przebukować sobie bilety. No ale wyobraźcie sobie, że my nie byliśmy pewni, jak to wszystko się rozwiąże, bo przebukować bilety na kolejny lot Wizz Airem, oczywiście, a kolejny lot Wizz Airem, dzisiaj mamy niedzielę, kolejny lot dopiero w czwartek z Neapolu. Wizz Air gwarantuje jeden nocleg, jedno wyżywienie, resztę trzeba sobie samemu opłacić. Ludzie wściekli. Na szczęście my sprawdziliśmy, jakie są inne połączenia. No i udało nam się dogadać, że będziemy lecieć z Rzymu. Więc dzisiaj wróciliśmy do naszego mieszkanka. Max właśnie gotuje kolację. I jutro rano wsiadamy w pociąg, jedziemy do Rzymu. Z Rzymu mamy o 15:20 samolot. I mam nadzieję, że tym razem uda nam się wrócić do domu. Jestem wściekła, powiem wam, wściekła totalnie, bo pokrzyżowały się nasze plany, ale to bardzo nam się pokrzyżowało, bo nasze plany z powrotem do domu były również związane z tym, że ktoś zajmuje się naszymi kotami. Poza tym też moja siostra wyjechała, nie spodziewała się tego, że będzie taka sytuacja. Na szczęście mama i tata, poprosiłam ich, żeby pojechali, zajęli się kotełkami, jutro do nich też przyjadą, ale powiem wam, jesteśmy wykończeni. Jesteśmy nie tyle fizycznie, ile po prostu psychicznie wykończeni tą całą sytuacją, bo nie powinno tak w ten sposób traktować się ludzi, którzy regularnie latają liniami lotniczymi, albo nawet i nie. Ale w naszej grupie, tutaj na lotnisku w Neapolu, było bardzo dużo ludzi z małymi dziećmi. Takimi naprawdę, słuchajcie, nawet nie mającymi roczku. I oni siedzieli i czekali na tym lotnisku. I ta informacja w ogóle, słuchajcie, hotel, który dostaliśmy, znajduje się 50 km od Neapolu. Nie w samym centrum, nie przy lotnisku, tylko 50 km od Neapolu. Więc tak jak my musielibyśmy sobie dojechać do tego hotelu, oczywiście tutaj mieliśmy transport załatwiony, ale później na pociąg trzeba dojechać, z powrotem kombinować. Wiecie, ten cały problem z, jak to się mówi, ten transfer, tak, że przemieszczanie się z tymi walizkami, człowiek jest już zmęczony, siedzenie tyle godzin na lotnisku, czekanie, coś potwornego. Także niestety. Nasza przygoda w Neapolu nie zakończyła się pozytywnie, w sumie nadal jeszcze trwa. I liczę na to, jutro będę nagrywać, zobaczymy, co się jutro będzie działo. Zaraz zjemy kolację, padniemy jak muchy, jutro rano o 8:00 ruszamy na pociąg i trzymam kciuki za to, żeby się jednak udało i żebyśmy cało i zdrowo wrócili do domu. Tyle w tym temacie, zresztą sami widzicie, jestem zmęczona, wykończona, bez makijażu, włosy ledwo związane, gorąco, potwornie, 30 stopni w tej chwili, ale damy radę, nie ma co się poddawać, trzeba wrócić do domu.